Już tylko chwile dzielą nas od największej gali w roku, jednak fani wrestlingu wiedzą, że na tym zabawa się nie kończy. Pierwsze gale po WrestleMania zawsze mają swój klimat i WWE nauczyła się to wykorzystywać dla swojej przewagi. Zazwyczaj na Raw dostajemy wielkie momenty, czyjś ponowny debiut jak Bobby Lashley, wielki powrót jak Brock Lesnar, czy po prostu jakieś niecodzienne wydarzenia. Można też śmiało powiedzieć, że tyczy się to również i SmackDown, jednak kilka dni sprawiają, że entuzjazm opada i przychodzi zmęczenie tym jakże pokręconym weekendem WrestleMania. Tak więc kto mógłby się pojawić w tym roku jako wielka niespodzianka na słynnym Raw po WrestleMania? Ja osobiście mam kilka pomysłów. Dlatego panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, a oto 7 osób, które mogą pojawić się na Raw po WrestleMania 38. Oczywiście zapraszam was wszystkich do subskrypcji naszego kanału po więcej takich materiałów, a po jeszcze więcej zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Asuka. O powrocie Japonki do WWE mówiło się już od dłuższego czasu, jednak non-stop pojawiały się kolejne przeszkody. Asuka przeszła już do streamowania i prowadzenia własnego kanału na YouTube, jednak my, fani WWE, nadal z niecierpliwością czekamy na jej powrót. Gdyby tego było mało, to nie chcemy tej Aski, którą widzieliśmy ostatnio. My chcemy tę Askę z czasów NXT. Askę idącą do celu po trupach. Askę, która nie wali jakieś dziwne promo na zapleczu. Askę, która przechodzi przez dywizję kobiet, aż do tytułu mistrzowskiego. Obecnie dywizja kobiet wygląda jak wygląda pomimo wielu ciekawych nazwisk. WWE non-stop stawia te same kobiety, co zresztą walki na WrestleMania pokazują idealnie. Pomimo tego, że Japonka nie miała do przerwy dużej pozycji, to przy odpowiednim programie spokojnie może wkroczyć na sam szczyt, czy to jako heel, czy to jako face, czy to jako twinner, jak to miało w miejsce za wspomnianych czasów NXT. Wyobraźcie sobie program Asuka kontra Ronda, albo Asuka kontra obecna Becky Lynch. Wydaje się, że możliwe możliwości jest wiele, tylko pytanie, czy WWE z nich skorzysta. Bayley. Podobna sytuacja co u Aski, trzeba powiedzieć, aczkolwiek przed kontuzją Bayley była na szczycie dywizji kobiet. Wiele osób nawet twierdzi, że to ona i Drew McIntyre poprowadzili WWE przez erę pandemiczną. To jej trzeba przyznać, bez publiczności spisała się idealnie wraz z Saszą bądź przeciwko niej i spokojnie mogłoby wrócić do tej samej postaci, co widzieliśmy ją ostatnio, ponieważ prawda jest taka, że z publicznością jeszcze tego nie testowano. Zresztą wydaje mi się również, że jej powrót jako Hager też nie powinien zasmucić fanów, ponieważ wiemy, na co stać tę Bayley. Jednak ponownie zasadnicze pytanie, jak w przypadku każdego, czy federacja to wykorzysta? Szczerze wątpię, patrząc na ich ostatnie decyzje, jednak potencjał jest i to olbrzymi. Jej powrót może odświeżyć dywizję kobiet, no i prawda jest taka, że spokojnie Bayley może zająć miejsce Charlotte na SmackDown i dać jej trochę odpocząć. Alias. Ech, biedny i mocno niewykorzystany Alias. Można o nim powiedzieć wiele, jednak nie da się mu odebrać tego, że ma kontakt z publicznością, jak mało kto. Może nie był nie wiadomo kim, ale wiedział, jak publiczność wkurzyć, wiedział, jak zbudować moment pod czyjeś pojawienie się. Ba, wspomniałem o powrocie Lashleya do WWE, a przecież miał to miejsce w segmencie właśnie z Aliasem. Jeśli spojrzymy na budowę umiejętności w ringu, to on ma absolutnie wszystko. Niestety jednak WWE postanowiło przebudować jego postać, nawet wypuszczając filmy informujące nas o tym, że Alias już nie żyje. Ostatecznie do niczego nie doszło, Alias nie dostał swojego powrotu i wiele osób obawiało się, że zostanie on zwolniony. Tak się jednak również nie stało i jego powrót na Raw po WrestleMania mógłby dać spory moment fanom, którzy czekają na to, aż WWE wreszcie coś z nim zrobi. To jest olbrzymi niewykorzystany talent, więc czemu nie zacząć go budować od nowa właśnie na Raw po WrestleMania? Alexa Bliss. No dobrze, ten punkt może wydawać się lekko oszukańczy, ale poczekajcie. Jakiś czas temu WWE wydało wiele odcinków programu przedstawiającego leczenie Alexy Bliss. I udało się, jej, powróciło ono do ringu podczas Elimination Chamber i... oj, no właśnie, gdzie ona jest? Na swoich social mediach sama Alexa nie ukrywa, że jest wkurzona całą sytuacją i nie wie, kiedy WWE ma zamiar ją wykorzystać. Skoro tyle czasu ją odbudowywali, to czemu nagle jej nie ma? A więc, dlaczego nie wykorzystać właśnie Raw po WrestleMania i nie dać nam powrotu Alexy, ale nie tej Alexy, którą widzieliśmy ostatnio, a ponownie tą normalną, The Goddess Alexa Bliss. W swoich czasach świetnie spisywała się jako healowa zawodniczka i teraz dywizji kobiet przyda się takie odświeżenie. Porzućmy już tę obłękaną Alexę, choć sam jestem jej wielkim fanem, to nawet ja uważam, że powinno to już zostać zakopane. Po odejściu The Fienda całość nie prezentowała się najlepiej, więc czas na zmiany i powrót właśnie The Goddess będzie w tym przypadku najlepszy.
Lacey Evans. Sytuacja Lacey Evans jest najmniej skomplikowana spośród innych tych osób. Zaszła ona w ciążę, więc musiała zrobić sobie dłuższą przerwę od WWE. Jednak teraz minęło już sporo czasu, a sama Evans wiele razy pokazywała, że wróciła do treningów. Choć jej postać podczas brania przerwy nie była najlepsza, przypomnę, że tam był motyw romansu z Rickiem Flairem, to spokojnie mogą to naprawić. WWE jest w dobre w zapominaniu pewnych rzeczy nawet z tygodnia na tydzień, więc tutaj mogą zrobić to samo. Lacey Evans wyróżnia się spośród pozostałych kobiet w tej dywizji i ma również umiejętności ringowe, jak i wygląd. Wszystko tak naprawdę, co jest potrzebne, więc powrót na Raw bądź nawet SmackDown po WrestleMania dałby jej potrzebny kopniak, aby nie musiała wspinać się od samego dołu. Można nawet powiedzieć, że przy odpowiednim pushu mogłaby ona od razu iść na tytuł mistrzowski. Będzie to nie tylko odświeżenie dywizji, ale również coś nowego w obrazku main eventu dywizji płci pięknej. Bray Wyatt. Tutaj wchodzimy w mocny fantasy booking, jednak nie byłby to film What is Wrestling bez, wiecie, właśnie fantasy bookingu. Odszokującego odejścia z federacji Bray Wyatt nie pojawiał się w innych organizacjach, a to rzadkość patrząc na obecny rynek i przede wszystkim potęgę jego postaci. Na dany moment ma zapowiedziany jakiś tam meets and greets w okolicach WrestleMania Weekend, ale tak naprawdę to kompletnie nic nie znaczy. Patrząc na jego kreatywność i połączenie z fanami, to aż dziwne, że jeszcze AEW go nie ściągnęło. A to, jak wiemy, otwiera oczywiście drogę do potencjalnego powrotu i ponownego zszokowania świata wrestlingu przez WWE. Oni to robili wiele razy. Zwalniali kogoś, a następnie wykorzystywali go do stworzenia jakiegoś momentu. Tutaj mogą zrobić to samo. Wyatt to marka sama w sobie, a sprzedaż przedmiotów w sklepie WWE pokazywała, że generuje on ogromne kwoty. Nie dogadali się, Wyatt został zwolniony, ale łatwo to mogą zmienić i będzie to tylko dla nas wielki plus. Powrót Wyatta i to na takiej gali to moment na wiele lat, a przecież właśnie o to tutaj i chodzi. Paige. O powrocie Anti-Diva mówi się tak naprawdę od powrotu Daniela Bryana i Edge'a. Cała trójka miała dość zbliżone do siebie kontuzje, a sama Paige wielokrotnie wspominała, że teoretycznie lekarze spoza WWE pozwolili jej na powrót. Wydaje się więc, że to WWE blokuje jej powrót i to nie bez podstaw, wiecie, zdrowie jest najważniejsze. Jednak jeśli wiele innych lekarzy potwierdziło możliwość powrotu, to czemu nie? Paige jest uznawana za jedną z kobiet, które rozpoczęły Women's Revolution w WWE i wydaje się, że właśnie federacja znowu potrzebuje pomocy takiej osoby jak ona, ponieważ ponownie dywizja leży i kwiczy. WWE wróciło do walk trwających po minutę na tygodniówkach, a większość pań prócz main eventu prowadzona jest po prostu jak w cyrku. A przecież można śmiało powiedzieć, że WWE ma obecnie najpotężniejszą dywizję kobiet w swojej historii. Jeśli federacja jednak pozwoli Paige na powrót, to nie ma innej możliwości. Powinno to być na Raw po WrestleMania. Dostanie ona legendarną reakcję. Jej powrót będzie coś znaczył, ponieważ WWE poświęciło miejsce na takiej gali i może wreszcie tak samo jak wiele lat temu będzie mogła ona wprowadzić jakieś tam zmiany. Już wystarczająco długo na to czekamy, a powrót wspomnianych zawodników pokazuje, że przy dzisiejszej medycynie to, co było niemożliwe nawet 5 lat temu, teraz już jest. Oczywiście ponownie trzeba podkreślić, że zdrowie ponad wszystko, jednak jeśli WWE chce nam dać wielki moment na Raw czy nawet SmackDown po WrestleMania, to właśnie Paige może nam ten moment zapewnić jak mało kto. I to by było na tyle z mojej listy osób, które mogą powrócić na Raw bądź nawet na SmackDown po WrestleMania. A wy, kogo chcielibyście zobaczyć na tych galach? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Oczywiście jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wspierającym nasz kanał za pomoc w rozwijaniu tego projektu, a szczególny buziak kieruję w stronę Just Hexu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.